Na pokaz zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Łódź to miasto fenomen. Przez wieki niewielki ośrodek miejski nagle w ciągu kilku dziesięcioleci XIX wieku zmienił się w przemysłową potęgę. Fabryki, ulice, miejskie gmachy zdawały się tu rosnąć z dnia na dzień. Ale znaczenie to formowało się nie od razu. W latach 50. XIX wieku podwaliny pod przyszłą rolę i rangę łódzkiej ziemi obiecanej kładli już nie drobni tkacze czy przybywający tu z różnych krajów pionierzy wszelkiego rękodzielnictwa, ale ci, którzy zazwyczaj na majątku ojców budowali swoje przemysłowe imperia. To tutaj powstawały fortuny licznych rodów fabrykanckich, które w różny sposób zapisały się w dziejach miasta. U progu niepodległości odzyskanej przez Polskę po długich latach niewoli Józef Piłsudski, mówiąc o znaczeniu Łodzi dla całego kraju, powiedział: jest ona miastem, bez którego państwo nasze byłoby pewnego rodzaju kaleką.